Witam wszystkich. Przyszła paczka z Zenoxa. Dzięki Sebastian za szybką wysyłkę. To są te uchwyty. Tutaj. Tu i na tamtą stronę mi trochę brakuje. Przyszedł też ten kubeczek, ten pojemnik na olej. O, pasuje. Teraz zobaczymy, czy pasuje. Czy pasuje na krątka? Nie mogę odkręcić, ale myślę, że to jest to samo. No i co? Tutaj mam już skręcone. Tutaj już jest elegancko. Na razie tylko prowizorycznie. Tutaj nie skręcałem jeszcze całkowicie, tylko tak złożyłem. Bo chciałbym go wypróbować, a będę tutaj zakładał komputer. Ten rozdzielacz jest o tyle fajny, że możemy go sobie manualnie cyk, cyk, cyk włączyć i no i będzie pryskał i będzie opryskiwacz pryskał, można by było go sprawdzić. Co tam jeszcze mi przyszło? A tutaj, tu lampy kupiłem. Tu mi przyszły te jeszcze zaślepki. Tutaj sobie powyciągałem już, żeby to wymienić. O. Co jeszcze? Ktoś tam mi się zadeklarował, że mi pożyczy do słonecznika te tarcze. Jakbyś mógł, kolego, się jeszcze raz odezwać, tu gdzieś od nas jest. Bo po prostu szukałem, no, nie mogę ciebie znaleźć. Nie mogę cię po prostu znaleźć. Tyle wiadomości, tyle ludzi do mnie pisze i gdzieś mi się to zagubiło. Więc no, a taki chłopak mi się zadeklarował, że mi pożyczy na słonecznik tarcze. A te są na kukurydzę, trochę tu pouczyszczałem. Tam raczej ja to zabiorę, bo zaraz rozduszę nogą. Co jeszcze? Tu jeszcze mam. Kupiłem takie odblaski. To są odblaski do windy. Wiecie, jakiej windy? Takich w samochodach ciężarowych. No i zobaczcie, jak to będzie ładnie pasowało. Jedyne mi to najlepiej pasowało, bo nic innego ciekawego nie ma. Są tak jakieś duże, mocno. To nie pasowałoby mi to. To mi najlepiej się tutaj podoba. I to tutaj przykręcę, nie? Dobra, to będzie ładnie. Co jeszcze ze spraw organizacyjnych? Końcówki sobie przekręciłem na pryskanie. Filterki wyczyściłem. Wszystko mam tutaj przygotowane. No i co? I sypnęło deszczem. Ale widać na radarach, że już niby ma nie padać. Słońce jeszcze jest. Zaraz to może o... Trawa się trochę mokra. Owieje. No i będę jechał na pszenicę, tą pierwszą, największą. Dam turbopak, do turbopaka dodam trochę Unixu. No i tak sobie myślałem, żeby zamiast Modusa dać Medax i do tego jeszcze dam Stabilanu. Z tego względu Medax nie potrzebuje tam słońca, działa nawet w niskich temperaturach. I tak samo zrobię z jęczmieniem. Na jęczmień o zimy pojadę najpierw Medaxem, a później drugim razem dam Modusa, drugą regulacją. No i dam tutaj jeszcze doktora Greena na zboża, aminokwasy. No i powinna ta mieszanina wystarczyć na tę jedynkę. Tak, najpierw zaczynamy od odżywki. Yy,
W zbiorniku mam 1000 litrów i tyle będę już mam zapełniony do pełna. Ale jakbyście rozrabiali, to te 3/4 zbiornika musi być wody. I tak, najpierw zboża. Najpierw Dr. Green zboża po 2 kg i jeszcze później po 2 kg Dr. Green Start. No i ważne, żeby nie mieszać to z prochlorazem. Ja prochlorazu nie będę dawał, więc można śmiało, mogę śmiało to zastosować. Trochę przepełnia, ale ładny kolor nabrało. Telefonami. No, teraz sobie założę tą maskę. I tak, to na 5 hektarów te dwa pakiety. Medaxu dam 0,4 kg. Dam litrę Stabilanu i po 0,4 Unixu na pszenicę, a na jęczmień dam pełną dawkę, czyli kilogram bodajże tam jest. No i Medax rozmieszany. Powolutku sypiemy i tak jak widać. Tak wygląda pszeniczka. Sobie włączymy. No, wybierałem się oczywiście wcześniej pryskać, ale co? O 16 musiało deszczem sypnąć. Wiedziałem, znaczy nadawali 14. Później przerzuciło się na 15 i tak czekałem na ten deszcz. Był dopiero o 16. No, a mamy godzinę 18:39, a tutaj zobaczcie, tam rzepak, nie wiem czy widzicie. Rzepak pryska John Deere'em i Horschem. To jest Horschlieb. Piękny pryskiwacz. A jak tam mój opryskiwacz się rozkłada. Ale on tym zapiernicza. Ja pierniczę. Nie wiem, czy widzicie. Szkoda, że to GoPro nie ma funkcji przybliżania. Ale pociął ładnie. Dobra, wałek chodzi. Za wysoko mam belkę. Musimy troszeczkę obniżyć. Dobra.
I tak, tu będzie na auto, tu litrów mamy 200, hektary sobie zerujemy. O. I będzie elegancko. No i lecimy. To bocznusy tam wyłączę, żeby tam nie pryskać. Dobra, ruszamy. Cyk. Nie wiem, jakim tu będziemy jechać. A może za szybko. Za duże ciśnienie robi i... Chociaż wiatru nie ma. No może to troszeczkę coś tam znosi. No 3 bary myślę, że będzie będzie odpowiednio. To słońce nie wiem, czy będzie widać, ale może w tą stronę coś tam zobaczycie. No pszenica cieszy oko, powiem wam. Pięknie wygląda. Tutaj będę musiał sobie docofnąć. O, teraz już słoneczko zaszło. To ładnie widać pszenicę, jak wygląda. No i co? I zaraz wyjdziemy, ale... Jak rozlewałem RSM, oczywiście nie było widać chwastów. A teraz widzę, że... No bo oczywiście jeszcze nie jechałem tym Goldem. Bo zawsze coś. Zaraz sobie tak się zatrzymamy, żeby on mi się nie stoczył. I żeby nie obciążać tego parkingu. No na światłach jeżdżę. No, to jest to pole po fasoli, gdzie było dużo ostrożnia, gdzie ja to wiedziałem, co my to mamy. O tak, tu już jest ostrożeń. O, tu. On dopiero powyłaził, skubaniec. O. Ostrożniowe pole. Sam ostrożeń. Cholera jasna, no. O, a patrzcie, jak ładnie widać, jak to na roślinkach ładnie te krople są. No pięknie to wygląda, powiem wam, oprócz tych chwastów, nie? Ale widzę, że poza ostrożniem tutaj nic innego złego się nie wydarzyło, widzę. Pewnie po rzepakach to będzie też gdzieś tam trochę rzepaku. Tu jest po fasoli. Kurde. No, tu będę chyba jeszcze trochę walczył. Jeszcze będę chyba walczył z tym ostrożniem trochę. O, ale tutaj ładnie teraz ten. Ładnie to wygląda. Zaraz sobie zdjęcie zrobię na miniaturkę. No i tyle w sumie by było na dzisiaj. Ale mi się podoba ta pszenica. Tutaj jest Landrish. A tam był z początku, jak zaczynałem, Dubaj. Dobra, trzymajcie się, na razie, cześć!